Hejka, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. A dzisiaj wybieram się na kolejny trening ujeszczeniowy. A dzisiejszy outfit przedstawia się tak. Mam na sobie czarne breczesy, skarpet oraz czarną bluzę, więc wydaje mi się, że tak dosyć standardowo. Zastanawiam się, czy brać ten czopraczek na testowanie na dzisiaj na ujeszczenie, czy nie. Zresztą no, za chwilkę zobaczę, a ja lecę się ubierać i lecimy do stajni. Media Expert. Przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell Inspiron, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GTX, SSD... Okej, niestety wczoraj nie udało mi się nic ciekawego dograć, ponieważ miałam mega dużo zadań, ale dzisiaj za to mogę Wam pokazać, jak sobie delikatnie sprzątam w tej stajence dla SM-ków i może jeszcze posprzątam u Tratków i u którejś z kucyków, zobaczymy jak to pójdzie. Do czyszczenia będę używała takich mokrych chusteczek, żeby przetrzeć niektóre modele i całą stajnię, całą półkę, więc no jak cokolwiek już umyję czy tam przetrę, to dam Wam znać, bo niestety no będzie tego trochę. Zaczynam od przetarcia sobie całej tej półeczki. No, nie sprzątałam tu bardzo długo, przez to, że te koniki są tak malutkie i drobne, że no po prostu nie chciało mi się ich podnosić ani sprzątać, więc no nazbierało się tutaj trochę tego kurzu. Myślę, że tak od pół roku, więc no czyściutka półka i zaraz odkurzam stajnię. Okej, cała stajnia umyta, lampki są też lepiej przyklejone, tak żeby nic nie wystawało, więc wygląda to właśnie w ten sposób. Wszystkie dachy są już umyte, każdy z zakamarek powinien być czysty. Jedyne co, to tutaj zostały takie resztki śniegu z tamtego roku, ale w tym roku na pewno też będę to zaraz przerabiać, więc ten śnieg sobie darujemy i on po prostu zostanie, bo w niedługim czasie też będę po prostu dodawać tego śniegu więcej. No i co, teraz zabieram się za przecieranie każdego konika z osobna i jakoś je tutaj postaram się poustawiać. Okej, jednorożec sobie na pewno ląduje tutaj na padoku. Wydaje mi się, że całkiem fajnie pasuje właśnie do tej scenerii. Tam z tyłu dam moje najmniej ulubione figurki, czyli Custom Valegro oraz Arabkę. Wydaje mi się, że po prostu no są to moje najmniej ulubione figurki, więc będą one trochę z tyłu, ale w dalszym ciągu oczywiście będą widoczne. Te przednie boksy tutaj zajmą figurki, które najbardziej lubię, więc zaraz sobie je ładnie poukładam i dam Wam znać, jak to wygląda. Dobra, wydaje mi się, że skończyłam. Teraz przedstawię Wam mniej więcej, jakie koniki się tu znajdują i gdzie mniej więcej na którym miejscu. Więc tutaj jest Valegro, on jest, że tak powiem, najchudszy, najskrabniejszy, więc dostało niestety najmniejszy boks. Ale jest to chyba mój ulubiony z SM-ków, bardzo mi się podoba, no i dlatego zajmuję sobie właśnie miejsce w tej przedniej stajni. Następnie mamy Mold Czesia z najnowszych saszetek, potem jest kolejny Rudy Kasztanek. Następnie nie pamiętam totalnie, co to jest za konik, z którego zostało, po prostu mam go z wymiany i nie doinformowałam się, co to za konik, ale też mi się w miarę podoba. Tam są te konie, o których już wcześniej wspomniałam. Tutaj jest mój ulubiony chyba na drugim miejscu, albo egzekwo na pierwszym razem z Valegro, dębujący Arabek. No i niestety on się nie mieści w boksie jako na dębującego, więc postanowiłam go po prostu tak postawić, jakby tak dziwnie wystawiał nogę do przodu. Tutaj mamy
MW, mini Winis, mikruski. Sierwaczek sobie wychodzi z boksu razem z mamusią, a obok jest jakiś ogierek, nie wiem, cokolwiek. Staram się tutaj jakąś taką scenkę wprowadzić mini w takiej niefirmowej stajni. No i na czele mojego całego stada są moje ukochane skoczki. Zdecydowanie molt, który najbardziej lubię, jeżeli chodzi o SM-ki. Więc no, wyglądają one właśnie tak. I sobie stoją tutaj na czele, no bo za bardzo nie miałam ich gdzie indziej postawić. Więc po prostu stoją sobie jako takie dekorki. No to co, teraz zabieram się za dekorowanie na zimowo tej stajni. I zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Dobra, więc tak, prezentuje się już gotowy efekt końcowy całego tego przeozdabiania moich maluszków. Tutaj, jak widzicie, dodałam trochę śniegu na stajnie, na wszystkich dachach też jest śnieg. Tutaj na poddoku starałam się dodać go tak leciutko, żeby nie zasłaniał aż tak tej już całej trawy. A następnie na ogrodzeniu też dodałam w miarę możliwości, tak żeby ten śnieg się utrzymywał. No i tutaj na samym początku dodałam dużo tego śniegu oraz takie srebrne małe ozdoby, żeby wszystko dopełnić. No i co? Wydaje mi się, że to by było na tyle, że chodzi o SM-ki, a teraz lecimy do klasików. Dobra, klasiki już też są wszystkie wyczyszczone, cała półeczka lśni. Stwierdziłam, że lalkę na razie posadzę na skrzyneczce, żeby sobie siedziała z boku. Nie ma żadnego konika, na ten moment nie mam żadnego rzędu, żeby ona mogła na nim siedzieć. A tak na oklep jakoś wydaje mi się, że to dziwnie wygląda, więc no po prostu siedzi sobie z boku. I tej półki na razie nie będę przeozdabiać, bo chciałabym porobić trochę świątecznych akcesoriów. Wtedy jak dopiero te koniki będą miały na sobie te akcesoria, no to wtedy dodam calutką resztę. Więc co, w tym odcinku byłoby chyba na tyle. W następnych zajmiemy się kolejnymi półkami, a z tym już będzie dużo więcej roboty. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć i pa, pa!